Paweł Jonik, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie magazynu Fan Club Studio. Kolejne wydanie, ale można powiedzieć szczególne, bo po raz pierwszy od ponad 30 lat polski klub awansował wiosną do kolejnej fazy europejskich rozgrywek. O tym wydarzeniu, ale nie tylko, będziemy rozmawiać z Państwa i moimi gośćmi, a z nami są dzisiaj Jakub Szymczak, a więc dziennikarz sportowy, niegdyś Lech TV oraz WTK. Dzień dobry. Witam serdecznie. A także Jakub Ptak, redakcja sportowa TVP Sport. Dzień dobry. Panowie, myślę, że to jest takie wydarzenie numer jeden. Nie ma co ukrywać, Lech kontra Buda Glimt. To jest spotkanie, które no, myślę, że nie będzie to nadużyciem, jeżeli stwierdzę, że już zapisało się złotymi zgłoskami na kartach nawet polskiej piłki nożnej, a przynajmniej historii poznańskiej piłki nożnej. Więc na sam początek proponuję, abyśmy obejrzeli krótkie podsumowanie tego meczu. Ta eksplozja radości świadczy o jednym. Mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym. W czwartek wieczorem piłkarze Lecha dostarczyli sobie i kibicom niezapomnianych emocji, pokonując przy bułgarskiej Buda Glimt 1-0. Taki wynik zapewnił poznaniakom wygraną w dwumeczu. Myślę, że wszyscy tutaj w Poznaniu, jak i mi, tak i kibice chcieli napisać tą historię i nam się dzisiaj to udało. Fans were amazing tonight and... Kibice byli dziś niesamowici. Już wcześniej mówiłem, że rywale będą musieli zmierzyć się z 12 zawodnikiem, jakim są nasze trybuny. To było fantastyczne uczucie. Gorący doping natchnął Lecha do dobrej gry. Bramkę na wagę awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy zdobył w 62 minucie kapitan Mikael Isak. Czy dla dogrywającego mu ze skrzydła Joela Pereiry była to najważniejsza asysta w karierze? Bardzo możliwe. W końcu pomogła nam ona zapisać się na kartach historii. Historycznych akcentów związanych z tym meczem było zresztą więcej. Wszak po raz setny w niebiesko-białym trykocie wystąpił Mikael Isak. Często cofał się po piłkę, regulował tempo gry, znakomicie dogrywał do kolegów. Był takim zawodnikiem, który miał dużo większy wpływ na grę Lecha Poznań niż tylko strzelenie goli. A że jeszcze dołożył gola, no to tym bardziej należy go za ten występ chwalić. Kapitan pełną gębą. Grał u boku tak do topowego piłkarza, jak jest Mikael, to czysta przyjemność i nic, tylko dalej będę zbierał doświadczenia. Na słowa pochwały zasłużył także trener John van den Brom, który w odpowiedni sposób dobrał skład oraz taktykę. Duże słowa uznania i po pierwsze za analizę tego, co wydarzyło się w pierwszym meczu, drugie za zdiagnozowanie tego, gdzie uderzyć, gdzie zaatakować rywala, a po trzecie za zmobilizowanie całej grupy, nie wiem, czy 40 ludzi w sztabie razem z piłkarzami, bo to była jedność, plus 35 tysięcy ludzi na trybunach. Przyjemnie się ten mecz oglądało, także gratulacje Poznań, gratulacje Lech Poznań. A jest czego gratulować, bo od blisko 32 lat żaden polski klub nie zdołał wiosną zwyciężyć w dwumeczu europejskich pucharów. Ja jestem ogromnie dumny, że mogę być częścią tej historii Lecha Poznań, bo przeżywam, myślę, że nadal przeżywam stulecie Lecha Poznań, bo już 101 rok mojego ukochanego klubu i myślę, że sukcesy, których tutaj jeszcze nie było przez długie, długie lata i to mnie bardzo cieszy, napawa dumą. W 1/8 finału poznańska Lokomotywa ponownie wyruszy w podróż do Skandynawii, tym razem jednak nie do Norwegii, a do Szwecji. W piątek los skojarzył mistrza Polski z Jurgorens IF. Wydaje mi się, że jest to korzystne losowanie i Lech Poznań trafił na drużynę, którą może przejść, która jest w jego zasięgu. No a za tym powinniśmy się cieszyć, no bo chyba każdy w Poznaniu marzy o tym, żeby ta przygoda trwała dalej. Rywalizacja z byłym klubem Jespera Kalsztrema rozpocznie się 9 marca w Poznaniu. Wpierw jednak Lecha czekają dwa mecze ligowe. Kolejno ze Śląskiem Wrocław i Lechią Gdańsk. Pierwszy z nich w najbliższą niedzielę o godzinie 17:30. Tak jak wspomniałem na samym początku, ponad 30 lat oczekiwania, ale chyba, Kuba, było warto czekać na taki wieczór. No, fajny wieczór, akurat miałem przyjemność być sobie na trybunach typowo w roli kibica na tym meczu. Nie był to mecz, który gdyby nie waga spotkania i nic, to zapomnielibyśmy o nim pewnie na następnego dnia, bo porywające widowisko to nie było. No ale sama atmosfera była fantastyczna. Szczęścia trochę Lech w tym meczu miał, to nie ma co tego ukrywać, ale fajnie, że to szczęście dopisało w lidze nie dopisuje, to przynajmniej w tych europejskich pucharach trochę tego szczęścia Lech ma, no i jest to historyczny wyczyn, wy to pewnie nie pamiętacie, jestem nieco starszy i byłem małym chłopcem, kiedy Legia eliminowała Sampdorię.
No i od tego czasu trochę minęło i wreszcie doczekaliśmy się, aż polska drużyna awansowała. No i tym bardziej fajnie, że jest to Lech. Super przygoda, która jak wiemy może trwać jeszcze dłużej, bo losowanie było wyjątkowo korzystne. Mieliśmy pamiętne mecze z Udinese, mieliśmy pamiętne mecze z Bragą, ale jednak brakowało tej kropki nad i momentami. Kuba, teraz tej kropki nie zabrakło. No właśnie odtwarzałem sobie przed meczem rewanżowym z Bodo spotkanie z Udinese, zwłaszcza to pierwsze w Poznaniu, że tam naprawdę też bardzo niewiele zabrakło do tego, żeby wywieźć z Bułgarski zwycięstwo. Z Bragą była pamiętna poprzeczka Jakuba Wilka w końcówce. Teraz, no patrząc tak z przebiegu spotkań obu, moim zdaniem, gdyby Bodo awansowało, nie moglibyśmy mieć wielkich podstaw do narzekania, patrząc właśnie stricte na sam styl gry i sam przebieg spotkania, czy też stworzone akcje. Aczkolwiek szczęście wreszcie się odwróciło i jest po naszej stronie i oby to szczęście dalej pozostało. No były te opinie oczywiście o tym, że Lech grał średniowieczną piłkę, pojawiły się takie opinie na Twitterze i nie tylko. Natomiast tak jak mogliśmy narzekać pewnie w jakimś stopniu na początek, szczególnie tego pierwszego spotkania, bądź na bardzo gorącym, bardzo trudnym terenie, chociaż słowo gorący nie do końca tutaj pasuje, patrząc na porę roku, natomiast no na pewno na trudnym terenie w Norwegii. Tak później mam wrażenie, że to pierwsze spotkanie nam się ustabilizowało w miarę, Lech przetrwał ten mecz, no i w drugim spotkaniu pokazał się z dużo lepszej strony, jeżeli chodzi nawet o te piłkarskie walory. Powiem tak, no to było zdecydowanie przesadzona opinia tego średnio sympatycznego dziennikarza z Łodzi i kompletnie nieuzasadniona. No to nie była jakaś taka archaiczna piłka ze średniowiecza. Rzeczywiście Lech tam nastawił się na to, żeby przede wszystkim gola nie stracić i swój cel osiągnął. Osiągnął go dużo pewniej niż tak naprawdę na bułgarskiej, bo ten współczynnik expected goals, ja wiem, że niektórzy do niego podchodzą, że jest niemiarodajny, że to jest tylko liczba i tak dalej, no ale jednak, no on skąd się bierze, jak ktoś te algorytmy stworzył, no był niższy dla Bodo w tym pierwszym meczu, mimo tej optycznie znacznie większej przewagi, niż w drugim, kiedy tą patelnię miał Vetlesen. Więc ja absolutnie się nie zgadzałem z tą opinią tego dziennikarza, natomiast cieszę się, że Lech w drugim meczu znalazł tego gola. Miał plan na ten mecz. Udało się, to jest dobre słowo, no bo jednak no żadnego wpływu Lech na pudło Vetlesena nie miał, a to mocno utrudniłoby sytuację. Tak się nie stało, Isak w setnym meczu trafił, no i mogliśmy się cieszyć z tego historycznego awansu. Bardzo fajne, to jest super rzecz i to jest taka fajna nagroda dla Lecha za to, co w ogóle pokazuje w tym roku na europejskiej arenie, to jak reprezentuje Polską Ligę, to mam wrażenie, że to życie piłkarskie trochę Lechowi oddało. No i zbiera tych punktów bardzo dużo drużyna Kolejorza, jeżeli chodzi o ten ranking europejski, ranking klubowy i też należy na pewno mieć z tyłu głowy to, że Lech u siebie znakomicie punktuje, jeżeli chodzi o Ligę Konferencji Europy, chociaż już o tym punktowaniu wiadomo wiosną mówić nie możemy, bo mamy tutaj do czynienia z dwumeczami. No tak, Lech bardzo, bardzo duży kapitał wyniesie. Pytanie tylko, czy ten kapitał będzie jakkolwiek wykorzystany, no bo w lidze troszkę sytuacja się komplikuje, zważywszy na to, że w Pucharze Polski, który jest, jak wiadomo, najprostszą ścieżką dotarcia do Europy, zostały tylko dwie drużyny, które są zaangażowane w walkę o miejsce na podium w lidze. Aczkolwiek bardzo przydadzą się te punkty zdobyte właśnie w meczach u siebie. No pamiętajmy, że Lech u siebie w Europie w tym roku nie przegrał, a ma już za sobą 8 takich spotkań. To jest wielki wyczyn. 7 wygrał. Właśnie 7 wygrał w dodatku. Remis z HPL-em. Z HPL-em, już zapomniałem. To już trochę tych spotkań było. Właśnie, ale... trochę się to wszystko zaciera. Pamiętajmy też, z jakimi przeciwnikami Lech mógł się mierzyć w pierwszej rundzie w kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Tam rozstawione były zespoły chociażby z Gibraltaru, co jest rzeczą, patrząc nawet pomimo wszystko na obecną pozycję polskiej ligi, absurdalne. Więc gdzieś te punkty na pewno doceni czy Lech, czy doceni też Raków, który prawdopodobnie do tego mistrzostwa dojedzie, bo te współczynniki naprawdę, zwycięstwa wszystkich klubów, niezależnie od naszych sympatii klubowych na co dzień, są bardzo potrzebne i myślę, że docenienie też kiedyś nadejdzie. Docenienie Joela Pereiry myślę, że już nadeszło w Poznaniu. To jest podstawowy prawy defensor, który nawet nie tyle, co stanowi o sile Lecha, jeżeli chodzi właśnie o bronienie się na własnej połowie, co no, dorzuca bardzo dużo z przodu i to też widzieliśmy, Kuba, jeżeli chodzi o to spotkanie. No naprawdę to dogranie piłki do Mikaela Isaka to jest dogranie, które mogliśmy obserwować też w poprzednich meczach ligowych i nie tylko. Nie pierwsze, nie ostatnie. Miejmy nadzieję, że będzie ich dużo więcej. No oczywiście to zależy od tego, czy Joel zostanie. Myślę, że tak się stanie. No nie mam wątpliwości.
wątpliwości do tego, że akurat ta pozycja w Lechu, czyli mam tu na myśli prawą obronę, o której mówisz, to jest pozycja, której nie trzeba tykać kadrowo w żaden sposób. Pereira jest, no nie wiem, chyba najlepszym prawym obrońcą w polskiej lidze. Czerwiński jest bardzo dobrym zmiennikiem, zadaniowcem, który do tego jeszcze ogarnia więcej niż jedną pozycję. No tylko się cieszysz, chyba szósta asysta Joela w tym sezonie. Tak jest. No tylko naprawdę to jest ta droga, którą Lech powinien podążać. Świetny transfer, znakomicie się wkomponował i widać, że Mikael Isak no, czerpie dużo z tych zagrań Joela. No a sam Lech Poznań czerpie bardzo dużo z gry Mikaela Isaka. Chciałem was, panowie, jeszcze zapytać, pociągnąć trochę ten temat. Mówiłeś o tym, Kuba, że to było jego setne spotkanie w niebiesko-białych barwach. Czy już możemy powoli mówić o tym, że zbudował sobie legendę tutaj w Poznaniu? W Football Managerze jest taki podział gdzieś tam na legendy, ikony. Ta legenda jest jakby wyżej niż ikona. Myślę, że do ikon już na pewno Mikael Isak może trafić. Super zawodnik i super człowiek, także nie bez przyczyny jest kapitanem zespołu. Widać, jak ważną rolę pełni też od strony mentalnej w tej drużynie. No, zatrzymanie Mikaela Isaka to jest absolutnie najlepszy transfer Lecha w sezonie 2022-2023. Oczywiście nie wiem, jak to się skończy, bo może przyjść jakaś oferta, która będzie nie do odrzucenia latem, no, ale przynajmniej Lech na tym zarobi, nie będzie to za darmo, ale Mikael Isak to jest gość, na którym można budować wielkie rzeczy i to nie tylko w Polsce, ale potwierdza to na arenie europejskiej, więc no cieszyć się możemy tylko, że Lech Poznań ma takiego napastnika. Pamiętajmy, jak bardzo płakaliśmy, jak bardzo martwiliśmy się, czy Krystiana Gytkiera można będzie zastąpić. No my mamy wersję lepszego jeszcze Krystiana Gytkiera, który daje więcej całej drużynie, przede wszystkim w fazie defensywnej. No i też trzeba pamiętać o tym, że Mikael Isak bardzo widać, że zżył się z Poznaniem. To nie jest takie górnolotne gadanie, jak to często jest, że zawodnik po transferze, czy też niedługo po nim opowiada o klubie w samych superlatywach, choć w rzeczywistości jest to dla niego tylko przystanek. No Mikael zaadoptował się bardzo, to też w tym dokumencie Viaplay, który powstał na temat życia i rodziny Mikaela. No to fakt, też zawsze inaczej jest po transferze, a jednak przedłużenie kontraktu, te słowa ważą już wtedy więcej i myślę, że tak jak mówisz, to przywiązanie to był jeden z głównych faktorów, który zadecydował o tym, że on się po prostu tutaj dobrze czuje i że chce tutaj zostać dłużej. Pewnie gdzieś by dostał nieco większe pieniądze, prawda? No jednak ten rynek jest jaki jest i w Polsce płacą nieźle, co widzieliśmy chociażby w porównaniu do Ligi Szwedzkiej, co on zobrazował nam jeden z twitterowiczów. Wyleciało mi nazwisko, najmocniej przepraszam, ale było to porównanie pensji zawodników w Szwecji, w Jurgorens IF, czyli u przyszłego rywala Lecha w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. O tym rywalu jeszcze za moment powiemy. No to tam jednak zarabia się dużo mniej niż w polskiej lidze, co też obrazuje nam to, że kilku Szwedów, którzy łapią się do reprezentacji swojego kraju, gra właśnie tutaj, a nie w Jurgorens IF chociażby. Natomiast panowie, chciałbym jeszcze was podpytać o to, czy ktoś oprócz Pereiry i Isaka waszym zdaniem zasłużył na wyróżnienie, jeżeli chodzi o ten drugi mecz, ale może i o cały dwumecz, bo takie pierwsze nazwisko, które przychodzi mi do głowy, to jest Filip Dagestol, że to jest taka podpora linii defensywnej Kolejorza, człowiek od zadań specjalnych i też człowiek, który no, wniósł nową jakość do i tak wydawałoby się bardzo mocnej defensywy Lecha. No tak, Filip Dagestol to też jest super transfer w tym sezonie, super wypożyczenie może w tym sezonie, nie wiadomo jakie oby transfer. Jego losy, no właśnie, będzie na pewno bardzo, bardzo ciężko. Natomiast oprócz niego ja bym też wyróżnił Jespera Karstrema i Radosława Murawskiego, to jest bardzo istotny duet zawodników dla Lecha Poznań i właściwie w każdym meczu, w którym brakuje któregoś z nich, widać jak bardzo oni są istotni, mimo że Nika Kweskiri jest całkiem solidnym zmiennikiem, może on nie jest w jakiejś super formie topowej swojej, to jest naprawdę super solidny zmiennik, który w każdym, myślę, innym klubie w Ekstraklasie, no może poza Rakowem miałby pewny plac w 11, a w Rakowie i tak byłby na pewno w systemie rotacyjnym, tak jak jest w Lechu, ale jednak ten duet jest półeczkę przynajmniej, może nie półka, ale półeczkę wyżej i bardzo ważną pracę wykonuje zarówno Szwed, jak i Radosław Murawski, który nie zdziwię się, jak Fernando Santos gdzieś tam jeszcze jego nazwisko zanotuje. No i oczywiście kandydatura zbiorowa do pochwał to cała linia defensywy, zwłaszcza po tym pierwszym meczu z perspektywy tego, co oglądaliśmy w rewanżu i tego, co oglądaliśmy w niedzielnym meczu ze Śląskiem. Bardzo doceniłem grę Lecha w Bodo, bo pomimo tego, że rywal przeważał, naciskał cały czas, ta piłka właściwie znajdowała się
graczy, głównie na połowie Lecha, to postawili taki hokejowy zamek, do którego naprawdę bardzo trudno było się dostać. Udawało się to Norwegom niewiele. No nie pamiętam takiej bardzo klarownej sytuacji z pierwszego spotkania. Już w meczu rewanżowym trochę ten zamek zaczął przeciekać, bo ta drużyna Bodo zaczęła dochodzić do takich bardziej klarownych sytuacji. No już sytuację Vetlesena to już przeanalizowano na różne sposoby. Tam było zdecydowanie za dużo miejsca. Jeszcze chyba w sytuacji Berga, która ją poprzedziła, również się bardzo Lech odsłonił. No a w meczu ze Śląskiem widzieliśmy dokładnie, co znaczy dobrze zorganizowana defensywa, bądź właśnie w tym przypadku nie, bo to gdzieś niestety szybko uleciało. Fakt, że trochę zestawienie personalne było inne, ale jednak człowiek docenił postawę z meczu z Bodo, która według niektórych była średniowieczna, ale to jednak tak powinna wyglądać obrona, jeśli się myśli o wywiezieniu po prostu korzystnego rezultatu. No tu bardzo ważny jest aspekt mentalny. Ciężko jest utrzymać taką koncentrację. Fajnie, że Lech to potrafi zrobić i skupić się na te ważniejsze dla niego mecze, bo umówmy się, no ja myślę, że nawet jeśli ktokolwiek gdzieś tam przebąkiwał o mistrzostwie u progu rundy wiosennej, no to jeszcze można było o tym marzyć, ale teraz jest już po ptakach dla Lecha Poznań. To nie ma szans, żeby obronić tytuł mistrzowski, przede wszystkim ze względu nie tylko, po pierwsze strata punktowa jest bardzo duża, no a po drugie też dyspozycja Rakowa jest wyjątkowa. No to jak przeanalizujemy dorobek punktowy Rakowa, no to on jest wybitny jak na XXI wiek w Polsce, no i oni grają pewnie, dużo pewniej niż w zeszłym sezonie, kiedy Lech był ich w stanie jeszcze doścignąć, więc widać, że Lech jest nastawiony na tą przygodę w Europie bardzo fajnie. W lidze musi zadbać o to, żeby w tej czwórce być. Mam nadzieję, że czwórka wystarczy, że Raków albo Legia sięgną po puchar, bo jak nie, to mogą się zacząć schody. No i dlatego trzeba doceniać to, jak Lech potrafi to mentalnie wytrzymać. Ciężko w lidze utrzymać taki poziom koncentracji, jak jedziesz na Śląsk. To na pewno. Za moment o meczu ze Śląskiem porozmawiamy. Na sam koniec zapytam was, na sam koniec tego pierwszego, powiedzmy, aktu naszej rozmowy, zapytam was tylko o przyszłe rywala, o Jurgorens Jef, rywal szwedzki. Wydawać by się mogło, że rywal całkiem zbliżony klasą do Buda Glimt, ale też nie wolno zapominać o tym, że stracili Szwedzi tylko 2 punkty w fazie grupowej, a mieli chociażby w swojej grupie Gent, z którym dwukrotnie wygrali, tak? A to jest belgijska drużyna. Wydawać by się mogło, że Belgowie będą faworytami w starciu z drużyną szwedzką, a jednak dwukrotnie musieli schodzić z boiska pokonani. Kuba, jak ty zareagowałeś na wylosowanie właśnie tej drużyny? Nie, no wybitnie dobrze, bo to jest najlepszy możliwy los, jaki Lech miał do wyciągnięcia, uważam, z tej puli. Natomiast no, nie można lekceważyć. Uważam, że zgadzam się z tobą, że to jest klasa porównywalna do Bodo, jeśli chodzi o Jurgarden. No to jest zespół, który w zeszłym roku był takim liderem grupy pościgowej za Haken w lidze szwedzkiej. Oni to mistrzostwo przegrali dopiero na 5 kolejek przed końcem, mniej więcej u siebie przegrywając właśnie z Haken, ale do tego czasu to oni byli liderem takiej grupy pościgowej, tam OIK był, oni i jeszcze jedna drużyna, chyba Malmö, ale to nie mam pewności. No w każdym razie to jest zespół, którego nie można lekceważyć, aczkolwiek no oni, z tego co widziałem, no to zimą, no jedną zamianę mają na pewno na niekorzyść, no bo stracili swojego czołowego środkowego obrońcę, który jest teraz podstawowym zawodnikiem w Burnley, który zmierza tak naprawdę pewnym krokiem z Championship do Premier League i myślę, że jeśli Vincent Kompany, czyli wybitny stoper, chciał go w swoim zespole i widzi go w pierwszym składzie, no to papiery na granie ma, zresztą tam 2 czy 3 mecze Burnley w tym sezonie też widziałem i super gość wyglądał wyprowadzaniem piłki. W jego miejsce ściągnęli Carlosa Morosa Garcia, którego znamy z ŁKS-u Łódź, który też świetnie prowadza piłkę, ale gorzej już jest potem z tymi zadaniami defensywnymi, więc zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że to jest na pewno osłabienie, jeśli chodzi o Jurgarden w porównaniu do poprzedniego sezonu, aczkolwiek rywal taki 50-50, szansa na przejście jest i wierzę w to, że Lech zamelduje się w ćwierćfinale Europejskiego Pucharu. Dla mnie to jest trochę taka karta pułapka, bo wszyscy chcieliśmy tych bardzo łatwych rywali z pozoru, tego z naszego albo klucza geograficznego, ze słabszych lig, to myślę głównie o Slovanie Bratysława, ale jednak to mówimy w przypadku Slovana i Jurgarden o zespołach czołowych w swoich ligach, które mają względny spokój chwilowo. Na przykład Jurgarden gra teraz sobie mecze w Pucharze Szwecji, który jest fazą grupową, więc tam też jest dużo możliwości do testowania różnych zagrań, bo tam nawet drugi jeszcze podstawowy obrońca, z tego co zauważyłem, opuścił Szwecję. Natomiast nie wiem, czy wbrew pozorom te natrafienie na te wielkie potęgi jak West Ham czy Villarreal nie byłoby nawet dość korzystne, bo pamiętajmy, że West Ham walczy o utrzymanie. Villarreal też ma duże problemy z zakwalifikowaniem się do Europy. Lech też wie trochę, jak grać z tym Villarreal.
Villarreal, więc ja byłem po losowaniu z jednej strony zadowolony, bo to jednak rywal jak najbardziej w zasięgu, patrząc personalnie. No, mówiłeś, że piłkarze Lecha trafiają do reprezentacji Szwecji. Jeśli dobrze pamiętam, to z Djurgården przy ostatniej kadrze nie było nikogo, więc to jest najlepsze porównanie. Więc z jednej strony można się cieszyć, dużo kibiców pewnie pojedzie do Sztokholmu, ale z drugiej strony nie można tego zespołu zbytnio lekceważyć, już zastanawiać się, gdzie polecimy w ćwierćfinale, czy to będzie Rzym, czy to będzie inne piękne miasto, ponieważ to jest zespół, który nie ma na głowie właśnie takich problemów, jak te zespoły lepsze. A pamiętajmy, że Lech może też za chwilę mieć gdzieś z tyłu głowy, że ta Europa ucieka w lidze, bo tam grupa pościgowa jest niewielka. Przejdziemy niebawem do Warty, a Warta, jak wygra mecz zaległy z Wisłą Płock, to traci do podium tylko 3 punkty. A ja liczę, że jeszcze przyjdzie czas po prostu na te West Hamy i Villarreal. Jeszcze się zobaczymy. Okej, no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie nie ma co ferować wyroków. Jeżeli chodzi o zespół ze Szwecji, no to też istotnym punktem może być to, że grają oni na sztucznej murawie i to na stadionie, który jest Lechowi dobrze znany. Główny stadion jest w przebudowie cały czas i będą grać na Tele 2 Arenie, gdzie Lech Dariusza Żurawia mierzył się z Homorbitem. No, Lech pokazał bardzo fajny futbol, ten słynny Żuraw Ball, który jeszcze gdzieś tam pamiętamy, do którego trochę też tam można odnaleźć tych wspólnych punktów z obecnym zespołem. To też jest sztuczna murawa, też o tym należy pamiętać, więc pod tym względem nie jest to taki diabeł straszny, patrząc na mecz z Bodo, gdzie faktycznie Lech miał trochę problemy w pewnym momencie, widać, że z przystosowaniem gdzieś te piłki czasami uciekały, takie z pozoru proste, wychodziły na auty, więc myślę, że teraz Lech już dzięki temu ma pewien handicap, wie, jak nie tylko dlatego, że tam w przeszłości grał, ale po prostu, że ta murawa nie jest dla nich taką zupełną nowością. No właśnie, także wydaje mi się, że tutaj akurat, jeżeli chodzi o temat sztucznej murawy, nie ma co się rozwodzić, Kuba, bo to już jest raz to, co powiedział Kuba wcześniej, że ten temat był już grany w tym sezonie i jak widać faktycznie ten diabeł nie jest aż tak straszny, jak go malują. Sam Filip Marchwiński też chyba został o to zapytany, no to mówił o tym, że faktycznie grali na tym stadionie wcześniej, ale chyba była tam wymieniana murawa od tego czasu, ta nawierzchnia sztuczna, więc zobaczymy, z czym to się je. Natomiast najważniejsze jest to, że Lech rozpocznie też u siebie granie z zespołem szwedzkim. Drugi mecz będzie na wyjeździe, no to jest pewnego rodzaju nowum. Ciekaw jestem, to warto chyba zapytać Johna van den Broma, bo myślę, że każdy trener ma swoje przyzwyczajenia. Każdy trener którąś wersję w takim dwumeczu pucharowym woli. Jedni wolą pewnie zagrać pierwszy u siebie, drugi na wyjeździe. Ja wolałbym, myślę, grać drugi mecz u siebie, no ale to tak naprawdę jest tylko i kwestia dywagacji. No, na pewno jest inne podejście wtedy w pierwszym meczu. No, to nie jest tak, że Lech może się, tak jak z Bodo, nastawić na defensywę, wywieźć sobie na przykład chociażby remis, tak jak chciał z Norwegii i wszystko rozstrzygnąć w Poznaniu. Tu trzeba jakąś zaliczkę wnieść, żeby do Szwecji jechać bezpiecznie. No to jest właśnie rzadki komfort Lech miał. Na to też trzeba zwrócić uwagę, bo pewnie tego nie doceniamy, że grał drugi mecz u siebie. Jak się prześledzi te wszystkie spotkania od począwszy 95 roku, gdzie Legia wyszła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, co brzmi teraz absurdalnie, ale wystarczyło tylko wyjść z grupy, żeby być już w tej fazie, to właściwie tylko Wisła z Lazio grała u siebie drugie spotkanie oraz Legia chyba w jednym, dwóch meczu z Ajaxem. I zawsze, gdy wynik był pozytywny u siebie, to jednak było z tyłu głowy gdzieś ta presja pętała nogi, że przeciwko nam będzie stadion, zagramy na innym terenie i faktycznie na tym wyjeździe z reguły polskie zespoły płynęły, bo wszystkie mecze praktycznie zostały przez polskie zespoły w rewanżach na stadionie obcym przegrane. Trzymajmy kciuki, żeby teraz Lech nie popłynął, jeżeli chodzi o tę rywalizację, bo jest to naprawdę piękna historia i trzymamy kciuki na pewno dla dobra polskiej piłki, żeby ta historia trwała po prostu jak najdłużej. A teraz przejdziemy do tematu nieco mniej przyjemnego, bo do tej rzeczywistości ligowej. Lech przegrał 1-2 ze Śląskiem Wrocław, przegrał na wyjeździe, a zatem trzeba tutaj mówić na pewno o rozczarowaniu, bo było to już, Kuba, trzecie takie spotkanie w tym sezonie, które Lech przegrywa z ekipą trenera Dziurdziewicza. Football bloody hell, jakby powiedział Alex Ferguson. Nie, Śląsk jest beznadziejny. Jest naprawdę tak czerstwym zespołem, który nie ma kompletnie, nie widzę tam jakiegoś pomysłu na grę. Mimo całej sympatii do Iwana Dziurdziewicza, no ciężko się Śląska ogląda. Tam jest po prostu zagraj piłkę do Erika Exposito albo do Jeboaha i niech se chłopaki coś wymyślą, bo nic więcej nas nie stać. Nie jestem w stanie zrozumieć. Naprawdę to jest pytanie dla mnie z gatunku takie, jak to jest możliwe, że Lech Poznań 3 razy w jednym sezonie przegrywa ze Śląskiem, będąc zespołem no lepszym. No jeśli rzadko się zdarza w ogóle w dzisiejszej piłce przy takiej intensywności, przy takiej fizyczności. Kiedyś nie było takiej różnicy, kiedy jedna drużyna grała 11 na 10. Ta intensywność, fizyczność była mniejsza. Dzisiaj przy tej intensywności, fizyczności
to jest olbrzymia różnica, jak ktoś gra 11 na 10, a Lech Poznań, grając z 10 na 11, spychał Śląsk Wrocław do defensywy. No to świadczy o tym, jak słaby jest tak naprawdę ten Śląsk, z którym Lech przegrywa trzeci mecz w sezonie. To jest to, że Lech przegrał wczorajszy mecz, to jest naprawdę niesamowite. To trzeba było się postarać, żeby ten mecz przegrać. No i trzeba było niestety mieć słabe ogniwa i Lech te słabe ogniwa wczoraj miał w postaci Dominika Holca i Gio Cicaszwiliego. Ja niestety obwiniam Dominika Holca bardziej nawet o pierwszą bramkę niż o drugą. Nie jestem w stanie zrozumieć takiego podejścia, jakie zaprezentował Holec przy pierwszej bramce. No niestety, bramkarz moim zdaniem w takiej sytuacji musi stać się w tym rogu. I to jest jego piłka wtedy, niezależnie czy ona idzie blisko słupka, czy nie. Nie wiem, na zachodzie ludzie wymyślili krokodyla i go stosują. Uważam, że w takiej sytuacji, gdybyś położył gościa za murem, no to uderzenie piłki nad murem, z tak bliskiej odległości, nad skaczącym murem, z tak bliskiej odległości, no graniczy z cudem. To wymagałoby nie lada perfekcji, a ty sobie po prostu stoisz i czekasz na piłkę. No nie ma prawa, moim zdaniem, bramkarz dać się zaskoczyć z takiej odległości w rogu, w którym stoi. Może musi zmusić Exposito do strzału perfekcyjnego nad murem. Przy drugiej bramce też mógł pewnie lepiej, on tam szukał tej pozycji jeszcze, bo wracał, bo był zaskoczony tym fenomenalną asystą Gio do Yeboaha. No natomiast też nieporadnie Holec zachował się przy tej sytuacji, w której ta trzecia bramka była nieuznana. On tak nie wiedział, czy wyjść, czy nie wyjść. Wyszedł za późno. Gdzieś tam nabity ten zawodnik. Tak, wyglądało to, jakby z WF-u miał trójkę, problemy z przewrotami. No nie osądzam go o to, ale rzeczywiście no, nie wyglądało to dobrze. No nie był to jego mecz, nie był to mecz Gio, no i nieszczęście gotowe. Natomiast no Lech ten mecz powinien na luzie wygrać, grając z 10 na 11. Tak jak mówiłem wcześniej, to co nam daje piłka na europejskiej arenie odbiera brutalnie na ligowej. Ale warto pamiętać, jak jest w tym każdym meczu lepszy od rywala i w tej polskiej lidze, no ciężko jest znaleźć godnego rywala dla Lecha. Może z 2-3 zespoły, które są w stanie Lechowi dorównać poziomem gry. Redaktor Szymczak, ostry jak brzytwa dzisiaj w naszym programie. Kuba, podzielasz to zdanie, że faktycznie ten mecz był zawalony przez Dominika Holca i Gio Cicaszwiliego? Bo ja mam takie zdanie, że mimo wszystko Dominik Holec, okej, tu się zgodzę, ta pierwsza bramka absolutnie na jego konto, bo no nie może dojść do sytuacji, w której bramkarz dostaje piłkę w miejscu, gdzie powinien stać, tak? Jeżeli chodzi o rzut wolny. Natomiast przy drugiej już bym nie miał takich większych pretensji do niego. Kilka dobrych wyjść do piłki. Uważam, że mimo wszystko z racji tego, że był to jego pierwszy mecz w kolejorzu, zobaczymy, czy nie ostatni, no bo różnie już to bywało z wypożyczonymi zawodnikami. Uważam, że mimo wszystko jeszcze spokojnie ja bym go nie skreślał. No, trzeba powiedzieć, że no nieudane wejście Holca do Lecha, bo mówimy tu o bramkarzu, który kiedyś w Rakowie wykręcił znakomity procent liczby obronionych strzałów. To było chyba około 80 parę procent skutecznych interwencji. Tak jak prześledziłem sobie kiedyś przy okazji właśnie robienia materiału na temat słabości bramkarzy Lecha, Holec był jednym z takich rekordzistów w ostatnich kilku lat. Ja też śledzę Spartę Praga, bo to jest jeden z zespołów, w którym prywatnie kibicuję. I Holec był tam poprawny, trzeba przyznać, że nie był wybitny w rozgrywaniu piłki, ale... A co ciekawe, wejdę ci w słowo, miał chyba 100% celnych podań z tego, co ktoś wyliczył, chociaż pamiętam ten jeden wyrzut, który zakończył się wyjściem na aut, chyba do Alana Czerwińskiego. Jako podania w statystykę. Być może nie i dlatego taka 100% statystyka, ale to tylko tak nawiasem mówiąc. W każdym razie Holec pożegnał się ze Spartą po kuriozalnej wpadce, bo Sparta grała bodajże w Lidze Konferencji, albo w Lidze Europy, już teraz dokładnie nie pamiętam, i wystarczyło im dowieść tylko rezultat do samego końca spotkania, była 90. minuta, zaczął wymieniać podania ze swoim obrońcą w polu karnym na czas. Stracili piłkę, stracili gola, Sparta straciła puchary. I po tym, w tym momencie do Sparty przyszedł zawodnik z Akademii Manchesteru United, Matej Kowasz, Czech, który owszem jest uzdolniony, ale to był zawodnik bez ogrania w seniorskiej piłce. W dodatku jest to zawodnik wypożyczony, a Sparta momentalnie skreśliła Holca chwilę po tym, jak przyszedł Kowasz. To też bardzo dużo o tym mówi. Sparta na pewno nie będzie chciała przedłużyć kontraktu z Dominikiem Holcem. Lech, trudno powiedzieć, bo to jest tylko jedno spotkanie, ale może tutaj zadziałać trochę syndrom Artura Rutki. Nie wiem, na ile Dominik Holec, bo bardzo dobrze mówi po polsku, na ile czyta polskie media komentarze, zwłaszcza komentarze, bo jednak trochę został rozsmarowany fakt, że to jest tylko jeden mecz, ale no, nie powitał się najlepiej, a mając w głowie to, co się dzieje z bramkarzami Lecha w ostatnich 20 latach praktycznie,
no to znowu zapala się czerwona lampka. Dlaczego do tego doszło, skoro miało być już dobrze? Nie, on sam to wiedział. On sam to wiedział, że zagrał beznadziejnie. To było widać po tej reakcji, nawet przy tej trzeciej bramce. Jemu w tym meczu naprawdę niewiele wychodziło. I to kopnięcie w ten słupek, kiedy ta trzecia bramka dla Śląska jeszcze była uznana, on wiedział, że tam się... No tam nic nie zagrało przy tym wyjściu. Nie, no to jest bardzo nieudany występ, moim zdaniem, Holca. Tutaj Paweł się z tobą akurat nie zgadza, nie widzę tu usprawiedliwienia. Przy drugiej bramce ja nie mam do niego większych pretensji, bo Jeboa uderzył rzeczywiście wyjątkowo precyzyjnie, mimo że w tym rogu, w którym stał, ale rzeczywiście wyjątkowo precyzyjnie. No i obrona rozstąpiła się niczym może czerwony. No to prawda, asysta była dla niego zaskakująca. Tak. On mógł zgubić tak naprawdę położenie względem bramki i wszystkiego, więc to była trudna dla niego sytuacja. Aczkolwiek uważam też, że błędem Lecha byłoby, gdyby Dominik Holec na tym skończył przygodę z Lechem Poznań. No, warto się go zgodzimy. Jednak przetestować w jeszcze przynajmniej dwóch meczach, żeby zobaczyć, czy ten transfer ma sens. I myślę, że takie mecze się znajdą i to ten Dominik Holec będzie mógł jeszcze się zaprezentować. No i tego się trzymajmy, bo faktycznie też zgodzę się z tobą, że no nie był to dobry występ, tu nie ma wątpliwości. Jednak zawsze, kiedy bramkarz zawali choćby jedną bramkę, no to co by się tam nie działo dalej, no to jest jednak, zawsze będzie na ten temat dyskusja, że coś mogło pójść zdecydowanie lepiej. Dodajmy, bo nie wszyscy mogli oglądać to spotkanie, więc 30 minuta to był taki punkt kulminacyjny, można powiedzieć, dla losów tego meczu, no bo sytuacja, w której Radosław Murawski faulował zawodnika drużyny gości, zawodnika wychodzącego sam na sam z bramkarzem, ale czy tak było? No bo jednak Pedro Rebocho dobiegał z drugiej strony i tutaj sytuacja sporna, bo tak w pierwszej chwili za ten faul przed polem karnym sędzia odgwizduje przewinienie, daje żółtą kartkę Radosławowi Murawskiemu, no ale jest wideoweryfikacja systemem VAR. No i właśnie, i teraz pytanie, jak to w końcu było? No bo z jednej strony słyszymy o tym, że VAR jest tylko do rozstrzygania sytuacji czarno-białych. Czy ta sytuacja, przepraszam, była czarno-biała? No i na tym bym się zatrzymał, bo to jest dla mnie klucz. Dla mnie to jest wariacja, tego nie idzie zrozumieć. No ja tego nie rozumiem. Kiedyś było takie bardzo popularne nagranie z Tomaszem Lisem, który się gdzieś tam denerwował, bo przygotowali mu złą planszę, że ze Zbuczynem i na wszystkich przeklinał tak naprawdę, bo nie wiedzę, gdzie jest Zbuczyn, więc skąd ci biedni ludzie mają to wiedzieć, co to jest Zbuczyn. Polecam zresztą do obejrzenia, jak ktoś będzie miał. No to jest dokładnie taka sama sytuacja z tym VAR-em. No to jest chore. W zeszłym tygodniu ekspert w Kanal Plus sędziowski mówi o tym, że nie możemy uznać bramki Mikaela Isaka, bo nie wiemy, czy on zagrał ręką, czy nie zagrał ręką, a skoro decyzja z boiska była taka, że nie, no, że była ręka, no to musimy utrzymać decyzję z boiska. Tutaj mamy sytuację w meczu ze Śląskiem, w której to jest istotne, o czym powiedziałeś, że Radosław Murawski dostał żółtą kartkę z boiska. Sytuacja na pewno nie jest czarno-biała. No nie jest to, nikt mi nie wciśnie. Dla mnie sytuacja mogłaby być czarno-biała, gdyby Jeboa uciekł na prawą nogę. Jeśli Jeboa by uciekł na prawą nogę, uważam, że Rebocho nie ma absolutnie żadnych szans go dogonić i wtedy jest to dla mnie sytuacja czarno-biała. Natomiast Jeboa nie uciekł na prawą nogę. Jeboa skręcał, schodził do środka, schodził na lewą nogę, gdzie przecinał się już z Rebocho. Nie wiemy tego. Nie ma szans, żeby ktokolwiek wiedział to, albo warzy byli w stanie to ocenić, że Rebocho nie jest w stanie przeciąć zagrania Jeboły. No nie jest to, nikt mi nie wciśnie, że to jest sytuacja czarno-biała. Dla mnie 50 na 50, ktoś może powiedzieć 65 na ten, na 35, ktoś może 80 na 20, mam to gdzieś. Nie interesuje mnie to już, na ile procent ktoś to wycenia. Na pewno nie jest to 100 do zera, a w takiej sytuacji tydzień temu jeszcze dowiadujemy się, że VAR nie może działać. Natomiast teraz ten sam ekspert w Kanal Plus mówi, że nie, super decyzja warowców. No ludzie, ogarnijmy się, bo tego nie idzie ogarnąć. Każda taka przerwa kilkuminutowa to też oczywiście jest pewnego rodzaju kuriozum. I jeszcze docenianie pracy, on docenia pracę warowców w meczu we Wrocławiu. No sorry, docenianie pracy warowców, którzy 3 minuty patrzą na to, jak piłka ewidentnie trafia w rękę na Huela. No ludzie, takie coś powinno zająć. On trwa za długo po prostu. To powinno zająć 60 sekund. Nie, to jest chore, to jest chore. Do tego nie ma jeszcze tej komunikacji. Ludzie na stadionie to już kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. Ty siedzisz przed telewizorem i masz problemy, a co dopiero ci ludzie na stadionie? Nie, to jest po prostu dla mnie skandaliczna decyzja. Uważam, że Lech został oszukany, bo jeśli nie miałbym pretensji, jeśli Murawski dostaje czerwoną kartkę z boiska. Uważam, że to jest po prostu klasyczna taka sytuacja, że to, co sędzia widzi z boiska, zostaje, bo uważam, że gdyby Murawskiemu pokazał czerwoną kartkę, też VAR nie ma prawa tego cofnąć i zamienić na żółto. Brakuje takiej jasnej komunikacji, tak już ogólnie zajmując się tym problemem, brakuje takiej jasnej komunikacji właśnie między sędziami, ale też myślę nie tylko między sędziami i kibicami, ale również i samymi zawodnikami, samymi drużynami, bo mam wrażenie, że na tym VAR-ze, na tych interpretacjach gubimy się nie tylko my, kibice, dziennikarze, ale też ludzie, którzy się tą piłką zajmują, bo John Van den Brom też był zdziwiony w ogóle tą decyzją początkowo.
Dla mnie, jeżeli, tak jak wspominałem, sytuacja nie jest czarno-biała i mówi się o tym, że w sytuacji czarno-białej utrzymujemy decyzję z boiska, a Bartosz Frankowski był przekonany, że to nie jest zagranie na czerwoną kartkę. To też nie było tak, że zwlekał kilkanaście sekund z podjęciem tej decyzji, tylko ta żółta kartka była w miarę tak. Leciał już do Murawskiego z żółtą kartką. Tak, to był automat i widział, bo na pewno z tej pozycji, no nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu stał Bartosz Frankowski, ale na pewno był sfokusowany tylko na tej trójce zawodników, bo tylko oni byli właściwie przed bramkarzem, więc Jeboa też zaczynał schodzić w stronę Reboczo, więc możliwe, że gdyby tego podcięcia nie było, to po prostu Jeboa zostałby skasowany przez... Tu zależy od kamery, nie? Bo tutaj już tak z tego, co obserwowałem, ale tak. No to masz słowo klucz. Zależy od kamery, czyli oczywiście. To już jest potwierdzenie. Teraz było więcej kamer. Właśnie. Czyli to już jest potwierdzenie, że na pewno nie jest 100%. To nie był mecz o 15. Tak. Teraz było więcej kamer i może gdyby to był mecz o 15, to ale to nawet słowo zależy, pokazuje ci, że nie jest 100-0, nie? I to jest klucz. Patrzyłem na tę sytuację z jednej z kamer telewizyjnych i wyglądało na to, że Reboczo moim zdaniem by nie doszedł do tej piłki. Z drugiej strony patrzę i już nie mam takiej pewności. No więc nie wiem, czym się sugerowali, czy to na przykład była pozorna linia spalonego, bo Reboczo był tam około, no nie wiem, 70-80 centymetrów. Trudno powiedzieć. Prawda jest też taka, że Reboczo też nie ruszył na pełnym sprincie do tej piłki w samym początkowym momencie tej akcji. To jest prawda. I gdyby ruszył, no to być może nie byłoby tej decyzji. Dla warowców. Oczywiście, dlatego myślę, że zostawmy tę sytuację, zgadzamy się tutaj. Myślę, że tę sytuację najlepiej wyjaśniłby sam sędzia albo sam warowiec. Tak udało się redakcji weszło złapać Szymona Marciniaka w zeszłym tygodniu i te tłumaczenia były trochę pokrętne, to trzeba przyznać, no bo jednak ta sytuacja nie była czarno-biała i trudna do zrozumienia, jeśli ktoś tych realiów nie ogarnia. Tak, tutaj no... Ale powiem ci, że tam nie przekonali, bo okej, nie widzieli, nie byli w stanie, sami byli załamani tym, że nie byli w stanie zobaczyć tej ręki, czy była, czy nie. No nie wiedzieli, więc muszą utrzymać, no bo nie jest czarno-biała. No, tutaj to nie zadziałało kompletnie. No, tak. I tego nie rozumiem. Tutaj mamy pewną rozbieżność. Tu się zgodzimy. Panowie, jeżeli chodzi o to spotkanie, wspomniany Gio Citejszwili, tutaj można dwóch form używać, jak kiedyś miałem okazję zapytać samego Gruzina o to, no to jednak mówił o tym, że faktycznie jedna i druga forma jest poprawna jeszcze w jego przypadku. Jeszcze jest Chiorki, oczywiście, w zależności od tego, jak podejdziemy do tematu. Natomiast no jego postawa, delikatnie mówiąc, nie była zbyt udana w tym spotkaniu. Sytuacja stuprocentowa zmarnowana koncertowo. Jeżeli chodzi o późniejszą, w cudzysłowie, asystę, no to też to zagranie dosyć niezrozumiałe i szkoda. Szkoda mi go tak po ludzku, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo otwarty, sympatyczny gość, który ewidentnie ma te umiejętności piłkarskie, ale on został po prostu wyciągnięty na to spotkanie, no nie chcę mówić z szafy, brzydko, ale trochę tak było, że nie dostawał tych minut, podobnie jak João Amaral, o czym zaraz sobie powiemy, który wszedł w drugiej części spotkania. No nie wykorzystał tej szansy, Kuba. No co tu dużo mówić, skoro Citejszwili jest wyciągany właściwie tylko w sytuacjach awaryjnych, a gra Welde, który jest niesamowicie elektryczny. Fakt, potrafi zagrać bardzo dobrze. To jest naprawdę dobry piłkarz, tylko zbyt mało skoncentrowany. To trzeba przyznać. I Baluła, który moim zdaniem jest bardzo taki, no nijaki. No widać, że ma predyspozycję, że jest szybki, że potrafi podryblować, że ma całkiem niezłą wizję. Ale on to pokazuje bardzo rzadko i że jeżeli w tej sytuacji Citejszwili jest właściwie czwartym wyborem, bo mamy jeszcze Szymczaka, który jest wsuwany na to skrzydło, nawet czasami Marchwiński, no to bardzo dużo mówi o tym, że Citejszwili się kompletnie w Lechu nie odnalazł. Strzelił jednego gola w lidze, jak dobrze pamiętam, na wagę zwycięstwa, no i to właściwie tyle. Był aktywny w tych meczach w Europie latem, gdzie ten Lech kulał z różnych właśnie powodów, ale to było też tylko mówienie, no walczy, stara się, fajnie, bo pamiętając jeszcze trochę jak w Wiśle Kraków spadającej grał całkiem właśnie też taką efektowną piłkę, no ale to dalej były tylko takie wrażenia czysto subiektywne. Liczb nie ma, minut nie ma, no i myślę, że Citejszwiliego za chwilę również też w Lechu nie ma. No bo z tego, co słyszymy, to ta kwota wykupu jest na tyle duża, że tutaj nie ma raczej możliwości wykupienia. Klasyka, można powiedzieć, no ludzie kochani, nie można mieć pretensji o transfer. Wydawało się na papierze super transfer. Gość ogarniał w tej Wiśle właściwie motor napędowy tego skrzydła, prawego skrzydła Wisły Kraków. No super, wszyscy się cieszyli, że trafia do Lecha. Wiadomo, jaki jest zawsze popyt na skrzydłowych z lewą nogą, szczególnie, że wiemy, że John Van den Brom lubi odwrotnie grać, lubi mieć tych odwróconych skrzydłowych z nogami schodzącymi do środka. Miał Baluę, miał Citejszwilego. No i tak jak mówi Kuba, no nagle okazuje się, że ani jeden, ani drugi formą nie są predysponowani do gry w podstawowej jedenastce. No i zaczynamy szukać już rozwiązań, już nie musi być lewonożny, niech będzie ktoś tam byle grał lepiej. No to jest smutne akurat. Ma Lech pecha trochę do tych skrzydłowych, bo ja się zgadzam z Kubą, no tu ani Welde,
ani Baluji, ani tym bardziej Cytajszwilemu nie można odmówić tego, że oni mają potencjał, ale kompletnie nie potrafią go sprzedać. Żaden z nich nie jest w stanie dać drużynie tyle, no już nawet nie mówię, że tyle, co Michał Skóraś, bo on wystrzelił w tym sezonie niesamowicie, ale nie jest nawet w stanie dać tyle, co nawet Szymczak, grający na skrzydle. No tak, i myślę, że tutaj możemy sobie zaprzestać rozmawiać o tym meczu. Na sam koniec tylko chciałem was jeszcze zapytać o João Amarala. Czy byliście zaskoczeni jednak tym, że on się na tym boisku pojawił? To tak w dwóch, trzech zdaniach może, bo chciałbym, żebyśmy już przeszli do tematu Warty, która zagrała jednak dużo lepsze zawody w weekend. Powiem ci tak, jeśli chodzi o Amarala, to jak zobaczyłem ławkę rezerwowych, liczebność Lecha, to spodziewałem się, że jak będą problemy, to Amarala zobaczymy. On też wyciągnięty z zamrażarki, a można jakoś lepiej wyjść z tej zamrażarki niż Gio, jak pokazał Amaral. Powiem, dla mnie idealnym ilustracją tego meczu byłoby kuriozalności tego meczu. Byłoby to, gdyby João Amaral tak naprawdę, którego odpalony gdzieś już przez Lecha, wchodzi na boisko i odmienia losy meczu. No, on ten plan zrealizował tylko w 50%, bo zagrał to ciasteczko do Skórasia. Potem miał jeszcze sytuację, gdzie próbował strzału. Szkoda, że się nie udało, no bo to idealna byłaby puenta tego całego kuriozalnego spotkania we Wrocławiu. Nie, no to widać, że z tego faceta może być jeszcze pożytek, ale też nie widzę sensu, żeby stawiać na João Amarala kosztem Marchińskiego, no bo João Amaral jest moim zdaniem zawodnikiem, który on nie chce tu być, Lech też już jest jakby pogodzony z jego odejściem. No, no, i też pytanie, czy tam nie doszło do tego, żeby do jakiegoś pogodzenia, bo z tego, co chyba mówił Filip Marchwiński o tym, mówił o tym bodaj, że później po tym spotkaniu, jeszcze tak, przed kamerami Canal Plus Sport, że tam wyjaśniono pewne kwestie, okay, więc być może będzie pełnoprawnym zawodnikiem. Myślę, że obie strony są już raczej nastawione na to, że latem się rozstają i rzeczywiście João Amaral jest moim zdaniem, mimo że dał całkiem dobrą zmianę, ale to chyba pierwsze jego takie dobre wejście od nie pamiętam kiedy w tym sezonie, to dla mnie to jest gość właśnie tylko na takie mecze, że już naprawdę nie masz kim zagrać i wpuszczasz João Amarala, no bo to przyszłościowo to nie ma sensu, a też nie uważam, że to jest aż taka wartość dodana, taki game changer, że nie możesz sobie pozwolić na to, żeby Amarala odrzucić. Bo paradoksalnie może mu ta cała sytuacja, to, że jasno postawił sprawę, okej, trenerze chce odejść, okej, to na razie nie grasz, może mu paradoksalnie pomogło, że to właśnie trochę wie, na czym stoi i w takich właśnie sytuacjach, jak wczorajszy mecz ze Śląskiem, tym bardziej patrząc, jaka kołdra jest krótka, fakt, że tam był mecz rezerw, nałożył się i nie można było wyciągnąć chłopaków z rezerw do tego i trochę piłkarzy też potrzebowało odpoczynku. No ale tak jak wspomniał Kuba, nie ma co już stawiać na Amarala, bo tego Amarala za chwilę nie będzie. Jednak nie można go też całkowicie skreślać, bo to jednak, nie zapominajmy, piłkarz, który się Lechowi przyda, zważywszy na to, jaka jest bieda, to o czym rozmawialiśmy w kontekście skrzydłowych. Więc... Oczywiście, tylko ja myślę, że ciężko będzie go już odbudować w tym sezonie do pierwszego składu. Mógłbyś to robić... mecze może. Mógłbyś to robić z myślą na przykład, żeby odbudować go na przyszły sezon, ale ta wizja już w Lechu nie istnieje. No zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Fakty są takie, że Lech przegrał po raz drugi z rzędu, przegrał z Zagłębiem Lubin, przegrał później również ze Śląskiem Wrocław. Na ten moment czwarte miejsce w tabeli, tyle samo punktów co trzeci Widzew i piąta Pogonie. Wszystko się może zdarzyć, jeżeli chodzi o te ligowe tabele. No i jak widzimy, a jak w zasadzie widzieliśmy w weekend, wszystko mogło się też zdarzyć w Grodzisku Wielkopolskim, w którym Warta pokonała bardzo wysoko, 5-1 Koronę Kielce. Zapraszam na krótki materiał podsumowujący ten mecz w wykonaniu Rafała Wandziocha. Pierwsze zwycięstwo w 2023 roku, pierwsze zwycięstwo w Grodzisku Wielkopolskim od 15 października i to od razu w stosunku 5-1. Zespół prowadzony przez Dawida Szulczka pokazał swoją ofensywną moc, nie dając żadnych szans mającej swoje problemy Koronie. Myślę, że nie mieliśmy słabych ogniw, tylko właśnie każdy wszedł na taki mocny, wysoki poziom i zarówno indywidualnie, jak i jako kolektyw dobrze to wyglądało, w obronie. Dobrze funkcjonowaliśmy w ataku, byliśmy skuteczni, dobrze wykonywane stałe fragmenty gry według założeń. Pierwsza bramka dla Zielonych wpadła po samobójczym trafieniu Jewgenija Szykawki. Później do siatki rywali trafiali Jan Grzesik, dwukrotnie Miłosz Szczepański i Robert Iwanow. Imponująca jest zwłaszcza forma Szczepańskiego, który od początku wiosny zdobył 3 gole i zaliczył 2 asysty. Na pewno widać, że jest w dobrej dyspozycji, co potwierdza tymi ostatnimi meczami, bo chyba od meczu ze Stalą Mielec w każdym meczu notuje przynajmniej bramkę albo asystę. I myślę, że to jest duże osiągnięcie. Nie wiem, czy jest jakikolwiek zawodnik teraz w Ekstraklasie, który ma taką passę.
Dla Zielonych tak wysoki wynik to niecodzienna sprawa. Ostatni raz Warta tak wysoko wygrała w najwyższej klasie rozgrywkowej kilka lat po II wojnie światowej. Myślę, że to jest ciężka praca na treningu. Sporo ostatnio mieliśmy finalizacji, bo w Szczecinie to na pewno średnio funkcjonowało. Także myślę, że przełożyliśmy z treningu na mecz. Jedynym minusem tego meczu z perspektywy Zielonych jest brak czystego kąta. W doliczonym czasie do bramki strzeżonej przez Adriana Lisa trafił Kacper Kostosz. Popełniliśmy błąd, wtargło się rozluźnienie, bo prowadziliśmy 5-0. No ale widocznie mecz na 0 przed nami, skoro już mamy taką pasce bez czystego kąta, to może w Łodzi zagramy na 0. Warta wróciła na dobre tory po rozczarowującej przegranej w Szczecinie. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda z perspektywy Korony. Dla ekipy z Kielc to twarde sprowadzenie na ziemię po serii 3 meczów bez porażki. Były momenty, które wydawać by się mogło dzisiaj, że łapiemy powiedzmy swój rytm gry. Ale w tych momentach oddawaliśmy bramkę przeciwnikowi. Po tym meczu Warta ma na swoim koncie 30 punktów. W następnej kolejce przeciwnikiem Zielonych będzie Widzew Łódź. Tyle Rafał Wandzioch, dziękujemy za te relacje. 5-1, absolutna deklasacja. No właśnie, ale czy pełna dominacja na boisku, Kuba? Nie, ja tak nie uważam. No, wynik nie oddaje moim zdaniem przebiegu gry, ale Warcie wpadało wszystko w tym spotkaniu, naprawdę. Nie wiem, czy Warta miała mniej celnych strzałów niż goli, bo wiadomo, że samobójcze trafienie Szykawki, musiałem to sprawdzić, czy miała, skończyła z 5 czy 4 celnymi strzałami, a goli 5. No, takie dni się czasami w piłce zdarzają, że po prostu wszystko wpada, wszystko zagrało. Koronie nie, ale miała swoje momenty też Korona w tym meczu. To nie jest tak, że Korona była tylko i wyłącznie tłem, no, ale za dużo błędów indywidualnych z tyłu zdecydowanie popełnili Kielczanie, bo Korona nie wygląda źle w tym sezonie. Są zespoły, wygląda moim zdaniem dużo gorzej na przykład niż, dużo lepiej niż na przykład taki Śląsk u progu tej rundy wiosennej. O coś tej Koronie Kuzery chodzi, więc i ona nie zagrała aż tak beznadziejnie, jak została skarcona w tym grodzisku przez Wartę, więc tym bardziej mogą się Zieloni cieszyć, bo ważne 3 punkty, no i też ważne dla nich to, że w końcu udało się zgarnąć ten komplet na własnym boisku. Tak jest. Mówimy o tym, że Warcie wpadało wszystko w tym spotkaniu, ale chyba tym bardziej doceniamy tę skuteczność, Kuba, w porównaniu do tego, co działo się jednak w meczu Lecha i w porównaniu do tej nieskuteczności. No, przy zachowaniu pewnych proporcji, no to Warta zrobiła Śląsk w tej sytuacji, tylko że Warta faktycznie... Lepiej grała w piłkę. No bezapelacyjnie grała dużo lepiej w piłkę i Warta... czasami się mówi, że ta drużyna Szulczka jest taka pragmatyczna bardzo, czyli po prostu wykonuje to co musi, ma swoje założenia, po prostu gra po prostu w taki sposób, a nie inny. No i teraz to też wszystko zagrało w bardzo fajny sposób. To też jest duża sprawa, że po tym przegranym meczu z Pogonią, gdy zakończona została ta udana seria 7 spotkań bez porażki w lidze. Obawiałem się trochę, patrząc też na to, że ta Korona, tak jak wspominałeś, gra całkiem nieźle, ma nóż na gardle, walczy o spadek w końcu, jak to mawiał słynny trener. I obawiałem się, że może po prostu się znowu trochę posypać. Na szczęście Warta pokazała po raz kolejny zadziwiła w sumie. No, to zwycięstwo pierwsze chyba od czasów przedwojennych tak naprawdę w takich rozmiarach. Więc no, tylko się cieszyć i młodej końcówka lat 40. albo początek 50. Nie wiem, czy Mateusz Jarmusz tego nie wyliczał. Myślałem, że pamiętał. Nie. Myślę, że nie, ale pozdrawiamy serdecznie. To nie Derek Szerszkę chyba jeszcze tam musiał strzelać z tego. W każdym razie bardzo, bardzo dawno, od bardzo dawna nie mieliśmy aż tak okazałego zwycięstwa. W zasadzie nie mieliśmy 5 bramek zdobytych przez Wartę, no bo zwycięstwa 4-0 zdarzały się już. Ogólnie 4 zdobyte bramki zdarzały się choćby w poprzednim sezonie. Pamiętamy doskonale jeszcze też występy Milana Koryna, który potrafił strzelić 2 gole. Natomiast chciałbym zatrzymać się na moment przy Miłoszu Szczepańskim, bo to jest piłkarz wypożyczony po raz drugi do Warty i chyba to drugie wypożyczenie nawet wychodzi mu na lepsze niż to pierwsze, szczególnie jeżeli chodzi o początek tego roku. Mam wrażenie, że to tak jak w życiu się znajdują dwie połówki na pewnym etapie życia. Tak Miłosz Szczepański na pewnym etapie swojej kariery idealnie spasował się z Wartą Poznań Dawida Szulczka i znalazł swoje miejsce na piłkarskiej mapie Polski. Fajnie by było, gdyby i dla jednej strony, i dla drugiej, myślę, gdyby Miłosz Szczepański w tej Warcie został na dłużej, bo służy to i drużynie,
i jemu widać, że no wiosnę ma fantastyczną, to chyba trzy gole asysta, więc naprawdę i wykończenie to w tym meczu czy z Koroną, no palce lizać, bo to się wydaje sam na sam, niby tam prosty błąd, bieg, ale trzeba było to fajnie zmieścić, widać, że no jest w formie i że teraz mu po prostu, jak to mówią po piłkarsku, żre. Kuba, twoje zdanie na temat popularnego Szczepana? Pamiętam, jak o nim mówiło się w kontekście wielkiego talentu i trochę go kontuzje zahamowały, tam chyba prawie 2 lata bez piłki i bardzo dobrze widzieć go w dobrej formie, też jako zawodnika, który faktycznie dużo wnosi do zespołu, jest taką jednak, jakby nie patrzeć, ofensywną opoką i te liczby, te 2 gole to wielka sprawa dla niego i myślę, że też zapowiedź tego, że na tym nie poprzestanie, ponieważ jeśli Warta dalej będzie utrzymywać właśnie ten wysoki poziom takiej dyscypliny swojej, to myślę, że i Szczepański jeszcze coś trafi i będzie można się jeszcze cieszyć z kolejnych zwycięstw. Mówimy o tych młodych talentach, albo byłych młodych talentach, no to nie sposób nie zatrzymać się również przy Wiktorze Kamińskim, ściągniętym nie tak dawno do Warty. To jest taki transfer last minute na zakończenie tego okienka zimowego. Piłkarz bardzo młody, w zasadzie z drugiej drużyny Legii Warszawa Junior tego zespołu. Bardzo utalentowany, strzelający dużo goli w CLJ-ce. Czy ty spodziewasz się, Kuba, jeszcze jakiejś znaczącej roli dla tego piłkarza w tym sezonie? No bo trener Szulczek zapowiadał, że będzie on walczył o miano takiego drugiego napastnika z Enisem Destanem. No i myślę, że nie jest tu skazany na niepowodzenie. Jestem ciekaw, bo to przejście z tej CLJ-ki do piłki seniorskiej jest bardzo trudne. On i Jordan Majchrzak, chyba tak nazywał się ten drugi gość z rezerw CLJ-ki Legii Warszawa, takich dwóch najbardziej, mówiło się o nich jako tych dwóch najbardziej utalentowanych napastnikach na zapleczu Legii Warszawa. Majchrzak teraz próbuje podbić Rzym i serce Jose Mourinho. Kamiński będzie próbował podbić serce Dawida Szulczka. Myślę, że nie jest skazany na niepowodzenie w walce z Destanem, który nigdy się tutaj tak do końca jakby nie zaaklimatyzował i nie pokazał tego potencjału, o którym się mówi mówi się w Turcji dość powszechnie. On ma taką łatkę, jak miał Szczepański w Polsce 5 lat temu, takiego super talentu, który w przyszłości może nawet myśleć o grze w kadrze Turcji i tak dalej. No Warcie tego nie pokazał, więc jeśli Kamińskiemu uda się ten przeskok, który jest bardzo trudny z piłki juniorskiej do seniorskiej, no to nie jest bez szans na to, żeby być tym wice z relakiem. Warta awansowała na 8 miejsce w ligowej stawce. 3 punkty straty mogą być niedługo do tej czołowej, powiedzmy, piątki, do 5., 4. i 3. miejsca. Mówię, mogą być, no bo jednak jeszcze jest mecz zaległy, słynny w Zanadrzu. Mówię słynny, bo już wielokrotnie jest tak, że no jednak kibice czy eksperci mówią o nim, zarówno jednej drużyny, jak i drugiej. Kibice mówią o tym jako o 3 pewnych punktach, a jak doskonale wiemy, no tylko jedna z tych drużyn może punkty do swojego dorobku dopisać. Będzie to albo Warta, albo Wisła, no chyba, że dojdzie do podziału punktów. Natomiast fakty są takie, że w tym momencie Warta ma 30 punktów na swoim koncie. Czy tu już możemy mówić o dość spokojnej pozycji, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie w lidze? Czy może jednak powinniśmy się skupić już na tym, żeby na Wartę nie patrzeć tylko przez pryzmat potencjalnego utrzymania, ale być może również i przez pryzmat walki o coś więcej w lidze? No właśnie, do was to pytanie w 2-3 zdaniach bym prosił, bo musimy kończyć powoli. No myślę, że trzeci sezon Warta przed rozpoczęciem rozgrywek była skreślana. Nie no, teraz na pewno spadną. Nie no, tutaj wyjęli najważniejszych zawodników, a ta Warta solidnie punktuje i jest naprawdę blisko, w tej płaskiej tabeli bardzo blisko szczytu i jakim jest na pewno podium. I myślę, że w kontekście utrzymania byłbym raczej spokojny, choć nie obwieszczałbym sukcesu, aczkolwiek tam jest walka tak bardzo zaangażowana i tyle zespołów potraci punkty i widać, że większość z tych zespołów, które są na dole, gra lepiej od tych, widać Śląsk wyżej, więc tam może dojść do poważnych przetasowań, ale przez to też wielu pogubionych punktów. Czy można myśleć o Warcie w kontekście czegoś więcej? Nigdy nie można Warty skreślać. Tylko tyle powiem, bo pamiętamy pierwszy ich sezon w Ekstraklasie, gdzie im bramki zabrakło tak naprawdę do europejskich pucharów. Teraz wówczas awansował Śląsk znowu. Właśnie, wyobrażam sobie sytuację, że też im zabraknie punktu czy 2 do europejskich pucharów, bo tak samo nie mogę wykluczyć, że się zsuną w tabeli, bo to jest zespół naprawdę nieobliczalny, ale na pewno nie można go skreślać.
Kuba, ja uważam, od siebie dwa zdania. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do osoby Dawida Szulczka. Super robotę robi. To jest naprawdę, nie spodziewałem się, że już to wielokrotnie mówiłem, że można w tak trudnym momencie po takim zżytej szatni objąć i zrobić taką robotę. On wykonuje ją znakomicie. Warta ma pomysł na siebie. Uważam, że spadek to jest coś, co jej nie grozi. Musiałoby się stać naprawdę kataklizm jakiś, żeby Warta się zaangażowała nawet w tą walkę o spadek, ale będę również zdziwiony, jeśli Warta będzie zaangażowana w walkę o europejskie puchary, bo to jednak nie jest jeszcze ten poziom. To ostatnia rzecz. Dosłownie na koniec, bo przypomniała mi się, myślę, że istotna sprawa. John van den Brom śledził to spotkanie z trybun w Grodzisku Wielkopolskim. Czy ktoś z zespołu Warty, a może Korony Kielce, wpadł mu, myślicie, do notesu? Znaczy, ja myślę, że jest tych dwóch młodych, utalentowanych chłopaków w Warcie, którzy regularnie grają. Mam tu na myśli Kajetana Szmyta i Konrada Matuszewskiego. I patrząc na pozycję, zwłaszcza Matuszewskiego, Lechu, a i Reboczo się kończy kontrakt, i Douglasowi się kończy kontrakt. Do tego w środku obrony też nie wiadomo, co z Daggerstolem. Szatki raczej też nie będzie. W Warcie gra Iwanow. Nie najgorzej wygląda Stavropoulos. Myślę, że było kogo tam oglądać do szeroko pojętej rotacji. Myślę, że jednak głównym tematem był Kajetan Szmyt, patrząc na tą, trochę wracając znowu, biedę na skrzydłach, nie licząc Michała Skurasia, a Kajetan Szmyt zanotował fantastyczny progres, a też nie trzeba, nie można zapominać o tym, że Lechowi są po prostu potrzebni Polacy w kontekście tego, że stawia na wielu obcokrajowców. Reguły gry, reguły zgłaszania zawodników są nieubłagane, a jednak zbudować takiego zawodnika tu z własnego podwórka de facto, Warta też ucieszy się na pewno z pokaźnego zastrzyku finansowego i wreszcie będzie mogła powiedzieć, zbudowaliśmy piłkarza od A do Z, wypłynął u nas, bo takie te historie to chyba Krzysztof Ratajczyk i Maciej Żurawski ostatnie, więc to są prehistoryczne dla nas. A być może po prostu szkoleniowiec Lecha obserwował potencjalnego przyszłego rywala, nawet nie potencjalnego, a jednego z przyszłych rywali, kto wie. Zobaczymy, przekonamy się pewnie w następnych miesiącach. Bardzo wam dziękuję, panowie, za dyskusję w dzisiejszym programie. Jakub Szymczak, Jakub Ptak byli państwo i moimi gośćmi. Dzięki. Dziękuję bardzo. I państwu również dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Paweł Jonik i mówię do zobaczenia za tydzień.